Jak ja żałuję, że się nie przyjął zwyczaj przynoszenia ciasteczek. Wszystkim radiowcom najserdeczniejsze życzenia, ale też słuchaczom, bo to wspólny dzień. Bez słuchaczy nie byłoby radia. Ja w ogóle bardzo lubię radio, kocham radio, bo zaczynałem nawet swoją pracę, to już prawie 30 lat temu w radiu. Naprawdę? W Radomiu. Miałem tam felieton. Miałem 1,5 minuty i musiałem wymyśleć temat, zmieścić się w czasie, czyli... Kolego Olbratowski, konkurencja wam rośnie. Musiałem się uczyć zwięzłości. Teraz już jak nie pracuję w radiu, to mogę być nie tak zwięzły. Nie powiem o rozwiązu, ale... Nie. Tak nie będziemy mówić. Zwłaszcza, że temat polityczny mnie się zaraz szykuje, ale więc chciałbym... Ponieważ jest dzień radia, to trzeba sobie pożartować, bo radio w ogóle... Ja bardzo dużo słucham, szczególnie jak dużo jeżdżę. I to jest rzeczywiście taki towarzysz podróży. Pewien znany mi skądinąd prezes mówi, że jak my się nie pośmiejemy, to się nikt z nas nie pośmieje, więc dobrze. Musimy się śmiać sami z siebie, bo to jest... To był żart, a teraz przez sekundę poważnie, bo chcę życzenia nie były żartem. Dziękuję.